Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet, a dzisiaj doszła fajna aktualizacja, ponieważ dzięki tej aktualizacji dostaniemy naprawdę bardzo dużo nowych rzeczy za nic, po prostu za darmo. Także zostaw łapkę w górę, drogi widzu, jak już tu jesteś i już oglądasz, to zostaw łapkę, nie zapominaj o tym, zasubskrybuj kanał, jak jeszcze tego nie subskrybujesz. Jestem oczywiście na swoim głównym koncie, zakręćmy sobie kołem fortuny. No niestety, zero biletów, no trochę pecho. Ale mamy jeszcze jedną szansę. No dobra, 20 bilecików, jest okej. Razem mamy 240 bilecików i możemy zacząć od przejścia po prostu do wiadomości. Blockstar Planet, pobierz i otrzymaj darmowy prezent. Właśnie takie prezenty możecie dostać. Wiele z was wypróbowało już wersję Blockstar Planet, którą można pobrać na komputer. Już szybsza, można grać w trybie pełnoekranowym i nie wymaga wtyczki flash. A też mamy dla was jeszcze 4 darmowe i wyjątkowe prezenty. Kolekcję Szalony Sen. Dosiądźcie uroczego ślimaka turbo doładowanego, przybierajcie nóżkami czym kaczki, uderzajcie znajomych młotkiem kawaii oraz przyozdóbcie swój świat rozmarzoną panoramą nieba. Pobierzcie grę już teraz i idźcie do Cezara, by odebrać darmowe upominki. Ponieważ jak wiecie czy nie wiecie, jest aplikacja Blockstar Planet, na niej często nagrywam odcinki, nawet teraz nagrywam odcinki i tu właśnie u Cezara jest prezencik, dziękujemy za granie w BSP do pobrania. No i tutaj właśnie przychodzę do was ja, ponieważ za niedługo, za ponad miesiąc wtyczka flash zostanie usunięta i wtedy Blockstar Planet na przeglądarkę nie będzie działać, kompletnie nie będzie działać, ponieważ no Blockstar Planet działa na przeglądarce tylko za pomocą flash, a tego nie będzie, ponieważ zostaje całkowicie usunięte, po prostu to nie wina Blockstar Planet, tylko po prostu flash sobie postanowił, że usuniemy flash, a już nie będzie, więc takie gry jak Blockstar Planet i Movstar Planet mają no przewalone, ponieważ nie będą działać na przeglądarkę, dlatego są stworzone aplikacje, dlatego warto pobrać na swój komputer czy laptop aplikację Blockstar Planet, bo nie dość, no że jest ona wydajniejsza, jest na pełnym ekranie, możecie grać, to jest też bardzo fajne, to ma właśnie dobrą jakość i dodatkowo możecie dostać fajne prezenciki od Cezara, także za chwilę je sobie odbieramy, ale zachęcam was, napiszcie w komentarzu, kto z was ma już aplikację na BSP na swój komputer czy laptop, jak tak, no to napiszcie w komentarzu. W ogóle zapomniałem, żeby wam pokazać, ile już zdobyliśmy uśmiechów, ponieważ zdobyliśmy 19217, co daje nam 10 milionów expa, za co wam bardzo dziękuję. Może spróbujemy wbić 20 tysięcy, co będzie naprawdę fajnym wynikiem. Napiszcie, kto chce uśmiecha. No zobaczymy. Okej, pierwsza napisała Kicia Mistrz, także otrzymujesz ode mnie uśmiecha, proszę bardzo. A my w sumie możemy już odebrać te prezenciki, ponieważ ich 4, będziemy wszystkie testować. Ale oczywiście są za darmo, więc każdy, kto będzie na właśnie aplikacji, może je sobie zdobyć. Także uwaga, kawaii, molet po angielsku, to jest właśnie, no, młotek taki słodki. Drugie to są nogi kaczki. Nie wiem, czemu to jest po angielsku, no ale trudno. Najważniejsze, że to jest za darmo. Dobra, tutaj mam kolejne panoramę nieba. No weźcie mi tutaj nie. I mamy ślimaczka. Naprawdę, te 4 rzeczy są mega fajne i oryginalne. No i to są właśnie te 4 prezenty. Ale z tego co pamiętam, że nawet jeżeli pobierzecie tą aplikację, to jeszcze dostajecie chyba monety i diamenty. Także to też jest bardzo fajny prezent. To jest na początku gry często, także to też opłaca się pobrać aplikację BSP. Więc lecimy testować, zacznijmy sobie od panoramy nieba, ponieważ ona mi się najbardziej podoba z tych wszystkich rzeczy darmowych, które są za darmo, już jak wspominałem, ponieważ ta właśnie panorama jest po prostu tak mega śliczna, no po prostu za darmo macie taką piękną panoramę, to, no czy wy nie powiecie, że to nie jest ładne, no jest po prostu idealne do słodkich parkurów, do słodkich czatów, po prostu darmowe tło, wyglądające naprawdę mega bardzo dobrze, więc się moderatorzy postarali, naprawdę polecam wam pobrać tą aplikację Blockstar Planet i mieć takie fajne tło do parkuru czy do czatów, bo jest naprawdę świetne, mi się szczerze bardzo podoba, nie mam żadnych zarzutów do tego tła, bo jest po prostu mega dobra. Dobra, następną rzeczą jest to przedmiot dolny, a w sumie to dwa, są to nogi kaczki, zobaczymy sobie na Świętym Mikołaju, no po prostu patrzcie jakie to jest, no, nogi kaczki, no po prostu spoko, nie? Jak chcecie udawać kaczkę na czatach, to proszę bardzo, macie kaczkę, proszę bardzo, do usług, do dyspozycji, jest fajna, spoko, do jakichś różnych tam zabaw w Nexusie i tak dalej, w pewnie będą jakieś fajne części Blockstar, albo takie
blockstarki pewnie będą fajne. O, w ogóle dziękuję za tyle lajków pod moim skinem. Bardzo wam dziękuję za taką aktywność. Mega wam jestem wdzięczny i dziękuję. O, tu ktoś ma takiego ślimaczka czerwonego. No spoko, to wygląda naprawdę całkiem z giciok. Naprawdę bardzo, bardzo spoczko są te przedmioty dolne. Na pewno kaczki nie będę za bardzo używać, ale jest fajna. Jak za darmo, to czemu nie brać, co nie? No jak jest za darmo, no to wszystko wezmę oczywiście. O, 20 level, spoczko. Lecimy dalej, przedmioty dolne, bo tu jeszcze jest ten ślimaczek taki niebieski, niebiesko-zielony. No i mamy tutaj właśnie tą skrupę na wierzchu i mamy tego ślimaczka, no to czy to nie jest urocze? No całkiem spoko. Znajdźmy kogoś w Nexusie, kto używa tych nowych rzeczy. Czekajcie, czy kogoś znajdziemy? Czy ktoś używa, czy jeszcze nikt? Chyba jeszcze nikt nie użył tego, jeszcze nikt nie odebrał tego prezentu. No to macie czas, żeby to zmienić, żeby dostać bardzo fajne prezencioki za darmo po prostu. Takiego ślimaka, no jest spoko, jest kreatywny, słodki, oryginalny. Takiego żeraka jeszcze nie było, tylko przedmiot dolny nie było, więc jest spoczko. A, jeszcze broń, kawaii molet, czyli taki młotek słodki, jest on spoko. Całkiem słodko wygląda. Ja nie używam do bitew, ale już nie będę pokazywać wam tego młotka, jak się bije na bitwach. Po prostu sami pobierzcie aplikację Boxer Planet i 200% u Cezara. Dzięki temu po prostu sobie macie testować tą broń, jak ktoś jest ciekawy, bo jest to za darmo. Powtarzam to już 10 raz, ale to jest za darmo, naprawdę. No scam. Ale w ogóle jeszcze była akwizacja w czwartek, taka elfowa. Nie nagrywałem o niej odcinka, ponieważ nie chciało mi się o tym nagrywać, ale możemy sobie tutaj tak chwilowo sprawdzić i pokażę wam, znaczy każdy może sobie to sprawdzić, ale po prostu powiem wam moją ocenę, co ja myślę o tym motywie. I to jest właśnie ta kolekcja, mamy takiegoś elfa, one są jakoś rzaki, elfette, papa elf, jedzący elf, to jest stare z roku temu, to też jest stare z roku temu, oj bombki są właśnie te klocki i jest gadżet Elfolandia. Dobra, więc zobaczmy sobie to w rzeczach, bo sobie kupimy te rzeczki, jeżeli są, a chyba są, dobrze, no to kupimy sobie wszystkie. Nie są one jakoś bardzo drogie, oprócz tego papa elfa, ale ten elfo zwykły 6000 to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo tanie, naprawdę. Może jakiegoś niebieskiego zrobimy. O, ale fajny, dobra, zrobimy sobie moją wersję, oczywiście niebiesko-biała, no bo, przepraszam bardzo, no taki, no ale fajny elfik mikalowy, no, fajny elfik, mi się podoba. Mogę zmienić mu nawet skórę na przykład, żeby był, nie wiem, pomarańczowy, nie no, damy sobie zwykły, dobra, zwykła skórka. Szkoda, że można zmienić włosów, szkoda, ale chociaż mamy taki ładny strój niebiesko-biały, oczywiście w moim stylu. Także elfik Mikusia sobie tak nazwiemy, czemu by nie. Nie będę chyba raczej tutaj pokazywał wam jakieś animacji, bo chyba nie są jakieś takie wow, tak mi się wydaje. No jest po prostu fajny elfik, fajnie on biega, chociaż troszeczkę przeraża mnie, ale nie no, jest spoko. Kupimy sobie jeszcze kolejnego, każdego wam tutaj pokażę, tak co nieco jak wyglądają. Tylko troszeczkę brzmi, źle to wygląda, że to wygląda jako rzeżaki, ale dobra. Mamy właśnie, tu jest chłopak, tu jest dziewczyna, czyli elfetka, tak bym powiedział. To sobie jeszcze raz tutaj tak damy, tutaj tak i biały, okej, tak to wygląda. I chyba możemy sobie to już zapisać i to będzie elfetka Mikusia. Elfetka, niech będzie, pokażmy ją, jak ona wygląda. Elfetka, no elfetka, po prostu damska wersja elfa, też spoczko. I lecimy jeszcze z ostatnim, czyli tym takim droższym, czyli papa elf tutaj. Najdroższy ze wszystkich, bo aż diamenty kosztuje, więc to jest mocarny. Damy sobie niebiesko-biały i mamy papa elfa. Papa Mikalo damy sobie, tak. Zawołamy, co mu się stało tam, nie wiem co to było. No i mamy papę Mikalo. Wszystkie są bardzo podobne, tylko tam jest elf, tam jest elfetka, tu jest papa. I tyle, także zakończymy ten odcinek chyba na tym, bo nie ma już co przedłużać. Więc dziękuję wam za oglądanko. Jak dotrwałeś do tego odcinka, znaczy do tego momentu, napisz ślimak Bob, a przypnę ci serduszko i będzie spoczko. Także dziękuję i do kolejnych odcinków. Także pa.